Witam cię serdecznie. W kolejnym odcinku znów będę oglądała, a właściwie wracała się do przeszłości, czyli do moich starych wzorników, starych kursów. Tym razem kolejny kurs, jeszcze dalej ciągniemy rok 2016. Co to za kurs? Dowiesz się po intro. Przemysławie, potrzebuję... I need assistance! Ostatnio był Halloween. Między Halloween a Christmasami. Było co? Czy coś było? No właśnie nic. Dziura. Dziura. Nie, nie dziura. No dziura? Tak. No tak. Myślisz, że od razu Christmasy były? No tak. Powiadasz to po tam wtedy był pierwszy poziom z Afriką, rozdawaliśmy. Christmasów? Dostęp do pierwszego był poziomu z Afriką, no. Myślisz? Drugi, trzeci był tak, jakaś tam wtedy akcja promocyjna była. Ty faktycznie, ja Christmasy. Ja zobaczę, ile osób ma ten kurs na koncie. A ja wyjdę na ten kurs i zobaczę, ile ma godzin. 14 godzin 20 minut. O kurde. Wy, jak macie kursy online, to są tak naprawdę jak ilość wiedzy... Nie, no więcej niż... Bo tak, stacjonarne szkolenia mniej więcej 6 godzin trwają, tak? 6-7, no to powiedzmy dwa stacjonarne. No ale przez 7 godzin instruktorka nie mówi non-stop. Uczysz się tak max 5-6 wzorów. A tu masz 20, więc tak naprawdę masz 3 dni stacjonarne, ilość na 3 dni stacjonarne, jak mniej więcej, 1517 osób. Tak dużo? No. Co ty gadasz? A ile było, ile miał mix w takim razie? Nie pamiętam już. No dobra, bo mi się wydaje, że więcej to ma niż mix. Nie wiem. Nie bardzo dużo. Mam milimetry hańby, muszę je zakryć. Dobra, to ile z tych osób otrzymało już certyfikat? Czekaj, już ci mówię. A ja szukam wzorników. Czekaj, nie. Ile osób w ogóle ma możliwość wzięcia udziału w certyfikatach? Ma jeszcze, czy miało? Ile osób ogólnie ma Diamond? Ogólnie. 217 ma Diamond. Z 1500. Tak. Dobra. Dobra, ty pokazuj zdobienia, ja będę dalej kopał, bo tu muszę, wiesz, to selekcjonować. Nie, ja jeszcze nie pokazuję, bo ja szukam. O, jest jedno. Czego tu jest dużo, stary, ej. Czego jest naprawdę dużo. O, tu jest coś. Tu nie. O, jest, jest, jest. Mamy już 3 wzorniki. Jeszcze to mało, więcej powinno być. O, już jeden widzę. Tak, tutaj. To nie. To jest Sylwester. O, jeszcze jeden. Ale tu go naczaskałam. Nie, okay. No, chyba już koniec, nie? Czy nie? Jeśli osób ma certyfikat? Ma, czy ma dostęp? Ma certyfikat już, zdobyty. Kolejny. Ma zdobyty? Tak. No przeszło 100. 72. No dobra, no dobra. No dobra, no dobra. Tak, to są inspiracje. Inspiracje. Inspiracja, a to będzie z kursu. A wiesz, ile osób jeszcze może ubiegać się o certyfikat? Ile jeszcze? No właśnie, właśnie, właśnie. To jakby teraz na przykład wszystkie się skrzyknęły za tydzień w środę, to ile by mogło przystąpić? 29 osób. No, a jest luty. No i 115 ja osób też... zrezygnowało z możliwości. A zapłaciło za Diamond. No tak. Nie? Dobrze, pokażę wam wzorniki. Namalowałam 3 całe wzorniki, jeżeli chodzi o inspiracje przed kursem. I chyba było... O, tak ładnie. I chyba było tak, że dziewczyny sobie wybierały, które chcą wzory. Z tak, tego, co to pamiętam. Było głosowanie, tam było tak, żebyśmy... Tak. Żeby sobie po prostu klient wybrał, jakie zdoby nie chce mieć na kursie. No, między innymi uczyłam też tutaj, jak zrobić ultracienkie linie brokatowymi brokatowymi żelami, tak? Tutaj chyba ten wzór był, tak. Ten był na pewno, ten był, ten był. No dobra, zobaczymy zresztą. To jest tylko inspiracja. To jest druga inspiracja. I stąd sobie też dziewczęta wybierały, które wzory chcą się nauczyć robić. Tu był problem z tym, pamiętam, z tym kwiatkiem takim, z tym, jak to się nazywa. Z kwiatkiem. Aha, tym, bo to tutaj. Bo to nie jest takie. Z tym też, ale z tym dalej jeszcze po prawej. Tym. Tak. No, czasami, bo to już taki trochę mikropainting, gdzie nie, gdzie taki w bardzo takiej postaci. Jak, kurde, słowo mam na końcu języka. Prymitywnej, o. No i trochę sweterków, ale sweterków chyba dziewczyny nie chciały. Tutaj z szugarem co nieco, więc to niby kurs Christmas, ale tam różnych technik wam namieszałam. Trochę szugara, trochę mokre na mokre, potem co tam jeszcze mamy? No, no i takie tradycyjne malowanie. I to jest inspiracja wzornika z trzeciego poziomu.
Olaf nawet był, myszka Mini, Miki, taki sympatyczny Reniferek, Grinch, miśki, słodziaszki takie. O, ten jest kochany. Snoopy, nie? No i tutaj dziewczyny bezkonkurencyjnie wybrały męską klatę, no wiadomo dlaczego. Była możliwość wyboru, które zdobienie, nie? I to też wybrały, to też jest spoko. Tak, one chyba też, no one chyba tam też wybierały. A tak się prezentuje wzornik z pierwszego poziomu. Tyle, jeżeli kupisz kurs, to dokładnie tyle wzorów się nauczysz malować. Nie wszystkie są do zaliczenia. Tak. I teraz drugi poziom. O, nawet jeszcze tutaj mamy trochę z kocim okiem szaleństw. No trochę z Azteków, tak, co nieco się dziewczyny też nauczyły. No, troszeczkę bluru, takie ala akwarele. No i w trzecim poziomie mogłaś się nauczyć tych wszystkich tutaj zdobień prezentowanych. Do zaliczenia są tak, ten i ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Grinch jest fajny, co nie? Taki soczysto zielony. Miodzio. Też przesympatyczny kurs. Bardzo fajnie się bawiliśmy. O, zobaczymy, jakie miałam sweterki świąteczne. No pokaż. Dobra, może pierwszą lekcję, bo tam coś tam gadałam, to może być więcej mnie jako mnie. Jeszcze nie byłam, wiecie, make-up. Jeszcze taka świeża. O, jaki fajny wystrój. Wandzia się tu postarała. No, chodziła z tymi obrusami, pamiętam, z tymi wystrojami po tych sklepach. Wszystko po 4 zł, potem chodziło wszystko po 100 zł. Ten sweterek mam do dzisiaj. Ten sweterek jest boski. Będzie jakieś przybliżenie na mnie? Czy tak z daleka wszystko było? No byłaś dobra. Jak wiesz, jak wróżka Edyta. Wróżbita Maciej. Tak, wróżka Edyta. Dobra, zobaczymy drugi poziom. O, to są jeszcze czasy, jak nie mieliśmy green screena. Tak. W drugim poziomie, co tam mamy ciekawego? Ten obrus, taki wiesz, ta faktura tego obrusu. O, to była taka piżama sympatyczna. Wiecie, co się tu zapinało? Czadowa. Ja ją chyba mojej siostrze dam, no. Chyba w New Yorkerze taką szło kupić. Jak ona była sympatyczna. O, kurde, trochę żałuję, że ją oddałam. Ale drugi level był taki inny wystrój całkowicie niż pierwszy. Tak. Teraz wszystko tak beż, troszeczkę czerwieni, złoto, biel. No, Wandzia, to powiem wam, no, mama Przemka jest po 70, ale gust taki. No da. Ile twoja mama ma lat, Przemysław? 45 rok. Odpowiedz sobie sama. I trzeci poziom, tam już, no, dość sporo micropaintingu. No, bardzo dużo, oprócz chyba wróżki. No, i ta bluzka co się zmieniała. Jak no, sowa no, no. Z biżu. Nie, jak sowa z czego? Z biżu, tak, czy nie? Nie, to nie było z biżu. Sowa tak, była, nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzie była sowa. Pozmieniałam? Bo chcę pokazać. Gdzie tam zmieniałam? Chyba, ale że... Bayer tak robiłaś, to był w biżu chyba. Gdzieś to było, ale czy zmieniałam ten sweterek, czy nie? Może w innej lekcji. Ale widać, że było mało wtedy, kiedy kupowałam, to było mało tych ciuchów świątecznych, bo tak... No ale coś tam było, Edyta. Mam już zmienioną tą bluzkę, czy nie? Bo ona jest taka fajna, czerwona, znaczy sweterek jest fajny, czerwony. Bez rękawiczek, jest Edyta. Szary, ale czerwony ma... O, jest czerwony. Ho. Tam jest było no, ho. Czad. A, tu pokazywam inspirację. No dobra. Klata pirata. Okej, czy Paweł coś przygotował ale w czadowo. Opisie, Edyta? Nie wiemy, nie? Nie wiemy tego, w każdym razie, dobra, bo włączyło mi się takie coś, hipnoza, nie? Mogłabym patrzeć na malowanie, nie na tą klatę, tylko jak maluję pędzelkiem, nawet sama na siebie. Jak ktokolwiek malował pędzelkiem, to jak mogę patrzeć, nie? I tak, wow, jakie to jest takie hypnotizing. Albo jak skórki frezujesz i lecą. O, nie. Lubisz też patrzeć? Lubię. Ja lubię, uwielbiam. A ty, Przemek? Ja? No. Nie, no co ty, to nie moja bajka. Ja tam lubię coś innego. Lubisz, on tylko tak kłamie. Ja się wstydzi. Ja lubię tak. Gry w karty. Karty, wiedziałam. Kiełbaski. Hazard. Kiełbaski. Piwo bezalkoholowe. I kiełbaski. I tym miłym akcentem się z tobą się żegnam. Dziękuję za poświęcony czas. Jestem mega ciekawa, co będzie w następnym odcinku. W każdym razie na dzisiaj to koniec. Do zobaczenia. Stop. Jeszcze 4 mega ważne informacje. W tym miejscu możesz zasubskrybować mój kanał Edyta Kruczak. Tutaj możesz dać suba kanałowi Kulo. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę. Możesz ją zassać wręcz bez wychodzenia z domu. A tutaj pooglądasz ostatnio wypuszczone przez kanał Kulo materiały. Kliknij teraz.